Właśnie trwa największy motoryzacyjny event w Polsce, czyli Illegal Zone, którego współorganizatorem jest polski youtuber Budda. Wczoraj był pierwszy dzień tej dwudniowej imprezy, no i opinie są naprawdę kiepskie. Dlaczego? Zapraszam do oglądania, a tylko jeszcze zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał, ponieważ lecimy po 100 tysięcy, a jeśli to już zrobiłeś, no to zaczynamy. Illegal Zone już od ładnych paru miesięcy był mocno promowany przez Buddę. Było zapowiadane, że będzie to niesamowite widowisko, będzie pełno samochodów, pełno atrakcji. No i tak faktycznie było, tylko że bardzo dużym problemem w tym się okazała ilość osób, ponieważ jak mówił Budda, przyszło tam ponad 30 tysięcy osób. Od wczoraj, czy to na YouTubie, TikToku czy Instagramie, pojawia się tysiące komentarzy krytykujących organizację tej całej imprezy. Przeczytam wam kilka z nich. Wykupiłem miejsce parkingowe, aby nie tracić czasu, bo czas to pieniądz. Okazało się, że nie ma miejsca mimo opłaconej rezerwacji. Ja byłem, a moja opinia jest taka, że od 9 rano mieli wpuszczać ludzi, a o 9:30 to zaczęli dopiero parking otwierać, nigdzie nie da się przejść. Przejazdy drift miały się zacząć od 12, a zaczęły się chwilę przed 14. Brak miejsc siedzących, jak i stojących, aby zobaczyć tor, jak driftują. Dojazdowo masakra, korek do wjazdu nie kończył się, był jeden wypadek przez to, albo nawet dwa, nagłośnienie porażka, nic nie słychać było, co tam gada. Żeby dostać się po piwo, napój, wodę, było trzeba wystać się nawet do 1,5 godziny, a już nie wspomnę, że woda pół litra kosztowała 10 zł. Wracamy z Illegal Zone, po 3 godzinach stania, żeby wjechać. Byliśmy tam może 3 godziny, z tego w 1,5 staliśmy po picie. Ludzie rozwalają zderzaki na wjeździe, bo po prostu parking jest tak przemyślany, że są konary po prostu przy wjeździe, no i ludzie rozpieprzają zderzaki. 3 osoby przed samym wejściem mają rozpieprzony zderzak, no i nie mają jak wrócić do domu, a mieszkają na przykład 300 km. Ludzie mdleją, bo nie mają jak kupić fizycznie picia. Jak można na 42 czy 43 tysiące osób zrobić 15 stoisk z piciem? Do każdego ze stoisk czeka się 3 godziny. Ta impreza nie jest przewidziana na tyle osób, co faktycznie jest. Ja niestety tam nie byłem, dlatego z własnej ręki nie mogę się wypowiedzieć, aczkolwiek zapytałem mojego kolegi, który tam pojechał, o jego zdanie na ten temat, także posłuchajcie. Ja wypowiem się tak, jeśli chodzi o rozrywkę pod względem motoryzacji, nie doświadczyłem nigdzie lepszej zabawy. Przy czym poznałem jeszcze ludzi z Czuci TV, ale to już inna historia. A jeśli chodzi o krytykę, to faktycznie spotyka się głównie pod względem napojów i jedzenia, ponieważ cena za pół litra wody to 10 zł, na którą trzeba było czekać w kolejce 1,5 godziny, a na posiłek 2 godziny i trzeba było za zwykłego burgera zapłacić od 35 zł do 41. Problemy z internetem, przez cały dzień nie dało się z niczego korzystać w ogóle i przez to terminale płatnicze miały opóźnienie nawet do 30 minut na osobę. Budda u siebie na Instagramie odniósł się do tej sytuacji, pisząc: podjęliśmy szybkie decyzje dotyczące organizacji tematu. Woda. W dniu jutrzejszym, czyli dzisiaj, ochrona nie zabrania wnoszenia waszych zamkniętych butelek. Możecie wnieść nawet 1,5 litra butelkę napoju, oczywiście bezalkoholowego. Każdy przy wstępie na imprezę otrzymuje butelkę wody Illegal X Oshi z uwagi na upały. Oraz ustalamy jedną cenę za wodę na całym evencie i obniżamy ją do 5 zł. Dziś, czyli w niedzielę, jest drugi dzień tej imprezy i jestem ciekaw, czy będzie jakakolwiek poprawa. Jeśli ktoś z was, kto tam był, ogląda ten film, to napiszcie mi proszę w komentarzu, jakie były wasze wrażenia po pierwszym oraz drugim dniu, jak tam byliście. Na pewno ja, ale również i widzowie, na pewno chętnie poczytamy informacje na ten temat, ponieważ jestem sam ciekaw, czy coś się poprawiło, jak mówili, czy po prostu jak na pierwszą imprezę masową wzięli sobie troszeczkę za duży tłum. Jako ciekawostkę chciałbym dodać, że na terenie imprezy zapalił się Monster Truck. Zobacz, ogień. Oj. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma gaśnicę, to koniecznie... Odsuwajcie się, błyskawicznie odsuwajcie się. Bardzo proszę. Samochodem. Przemek, ty też z niego wyjdź. Przemko. Ale nie, to dodź. Ważne, żeby Przemek odjechał. No tak. Bo jak się zajmie dłużej, to będzie tragedia. Ja uciekamy. Błyskawicznie trzeba odjeżdżać. Ludzie, odsuńcie się stamtąd. Odsuwamy się, ludzie, odsuwamy, bo to jest niebezpieczne. Bo już strażacy w akcji. To bardzo dobrze, że nie jest. Na szczęście nikomu nic się nie stało, straż pożarna przyjechała i ugasiła pożar. Natomiast prawdopodobną przyczyną zapalenia się było przegrzanie samochodu w takim gorącu, jaki wczoraj był. Także moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, to tyle ode mnie, no i widzimy się już w kolejnych odcinkach, także subuj kanał, aby ich nie przegapić. Do następnego, cześć!